One Man Show. Cześć, witam, Paweł. Takie trochę nietypowe warunki łączności jak dla światów, ale to tylko dlatego, że miasto, Warszawa to miasto zamknięte w tej chwili, otoczone kordonem sanitarnym ze 100 kilometrów, ochrona przeciwlotnicza, prezydent Obama przylatuje. On akurat nie ma nic wspólnego z piłką nożną, to golfista, lubi też koszykówkę, z piłką nic wspólnego, ale nie wiem dlaczego się wprosił na Stadion Narodowy. No i tam nie wiem, czy zamierza skorzystać z murawy, czy coś. No, na razie on przyjeżdża, a mnie ze stadionu wyprosili, bo tam co jakiś czas bywałem. Więc to tylko tyle a propos trudności technicznych. Całe szczęście jeszcze działają telefony. Jeszcze Secret Service jeszcze ich nie wyłączył, żeby zapobiec zamachowi. No, było głupio, mówiąc szczerze, jakby w Warszawie był zamach na amerykańskiego prezydenta i jeszcze w dodatku na Murzyna. To wtedy by się okazało, że Polacy to najwięksi rasiści świata i w ogóle bandziory, zakapiory, należy pozbawić ich niepodległości. Ale to tyle tylko z woli prowadzenia i dobrego nastroju. Dobry nastrój mam, dlatego że udało mi się trafnie wytypować, że Portugalia złoi walię. I tak nawet z przyjemnością oglądałem ten mecz. I oczywiście Cristiano Ronaldo. I tak miałem takie jedno skojarzenie, na które na pewno ja tylko wpadłem. Mianowicie, co oni biorą? Co oni biorą, ci Portugalczycy? Bo coś muszą brać. To jest jak na 1000%, coś, co nie jest na receptę, coś, co ma raczej związek z jakąś medycyną, taką z Andów, taką indiańską, coś w stylu kokaina skrzyżowana z pejotlem. To jest coś nieprawdopodobnego, ale oni, im dłużej trwa turniej, normalnie drużyny, jak im dłużej trwa turniej, to są coraz słabsze. A oni, im dłużej trwa turniej, to są coraz lepsi, bo zaczęli przecież od trzech remisów, oni się tak wlekli trochę, już nawet ogłaszano zmierzch Cristiano Ronaldo i tak dalej, jego wszystkich kumpli, to wiadomo. Natomiast ja nawet skłonny byłem uwierzyć, że ten bramkarz Rui Ferreira to jest... Rui Patricio. Patricio, przepraszam. No Karol, ty jesteś czujny jak ważka, jak gajowy na wyrębie i to za to ci chwała, za to wiesz, jak ktoś się mówi, dostaniesz u mnie nagrodę. Szkoda, że ja nigdy nagród nie dostaję. No więc Patricio, no wczoraj to, co obronił strzał Bale'a, taki lekko, taki kąśliwy, który skręcił po drodze, to było cudne. No w każdym razie wracam do tego, co oni biorą. Są coraz lepsi i ja tak miałem taką dziką satysfakcję, jak strzelił najpierw Cristiano, oczywiście po wyskoku takim, którego by się Pogba nie powstydził, a którego oczywiście żaden z naszych by nie powtórzył, no bo to jest już taka zręczność trochę innego stopnia, czyli tak jakby jeden szczebelek wyżej. To nie jest zarzut dla naszych, tylko że Cristiano, jak szedł do United, to on nie miał takiego wyskoku. Miał strzał z daleka, miał strzał z wolnego, ale wyskoku żadnego nie miał. Ale wszystko wyćwiczył, wyrzeźbił i no i teraz sobie skacze. Szkoda, że to końcówka kariery oczywiście, szkoda. No ale jeżeli on bierze rzeczywiście jakąś medycynę taką tajną andyjską, nie indyjską, tylko andyjską, to bardzo możliwe, że dociągnie do 50. Choroba wie, bo to jest taki trochę fenomen biologiczny. W każdym razie niezwykłe było to, że strzelił ten Ronaldo, za chwilę poprawił Nani, a ja sobie tak przypomniałem coś, co wałkuję z Karolem od paru dni, mianowicie, że Portugalia zanim Mateusza Borka gra bez napastników. No i stoczyliśmy taki spór nawet wieczorny, późno wieczorny, czy to napastnicy, czy nie napastnicy. Ja twierdziłem, że napastnicy, skoro Cristiano strzelił z 6 metrów ze środka pola karnego, a Nani z 4 metrów ze środka pola karnego, to trudno ich nazwać obrońcami. Ale Karol się upierał, że to jednak skrzydłowi. Więc to taki jednak taką borkowszczyzną trochę przeszedł. Ja bym raczej wolał, żeby słuchał ludzi mądrych. No więc to ewidentnie są napastnicy. I mówię, jeżeli oni te proszki biorą i te indiańskie czary, być może to są czary, to nie są proszki, to czary. Czary Maria, jakiejś szamanki tam z gór. Pamiętajmy, że Portugalczycy wszystkie te góry to obeszli wzdłuż i wszerz. I poza tym, że znaleźli Eldorado i złoto,
to Portugalia jest jedynym krajem, którego zasoby po II wojnie światowej, to jest ciekawostka taka ekonomiczna, zasoby złota zwiększyły się. Normalnie wszystkie kraje to na wojnie zbiedniały. No, poza Szwajcarią i Szwecją, ale to kraje neutralne, Portugalia też neutralna, ale nie będąca, nie sunąca z banków, z niczego. No i na czym się ta Portugalia wzbogaciła? No niestety na szmuglowaniu ludzi do Ameryki. Głównie to byli Żydzi, bardzo zamożni. I ta Portugalia się tak wzbogaciła na tym transporcie. Coś jak przemytnicy teraz z Syrii, tych uchodźców czy z Turcji, czy z Tunezji, z Iraku, Bóg wie skąd, z Afganistanu. Był taki kraj przemytników. Bardzo się wzbogacił, bardzo pięknie na tym wyszedł, turystycznie idealnie. Przy okazji wykorzystał wszystko to, co z tej Ameryki Południowej dało się wycisnąć, czyli właśnie zdrowych, najsprawniejszych mężczyzn. Pamiętajmy, że Portugalczycy też skolonizowali Afrykę, ale zazwyczaj wyłapywali tych najsprawniejszych niewolników murzynów, a nie tych takich ciapowatych. Tych ciapowatych zabijali na miejscu. Więc to tak naprawdę to nie są żarty, tylko to jest historycznie udokumentowane. Więc mówiąc szczerze, ten kraj się niesłychanie jakoś tak rozprzestrzenił i teraz tak kwitnie. Ja im nie zazdroszczę, ponieważ no, żeby mieć takiego Cristiano Ronaldo, to naprawdę trzeba mieć najpierw Eusebio, potem trzeba mieć całą plejadę mistrzów świata do lat 20, trzeba mieć po prostu już jakiś taki, no, mieć parę klubów czołowych w Europie, tak jak na przykład Sporting, Benfica, Porto. Oni przecież co roku sprzedają najlepszych, co roku. I jakoś żyją. Przecież Cristiano Ronaldo też sprzedał, jak miał 18 lat czy 19. Ze Sportingu bodaj. Karol poprawnie, jak się mylę. Więc i sprzedają po prostu, a natychmiast już jest następny, następny, następny. Bardzo fajnie to działa. Ja wczoraj patrzyłem, jak ten Renato Sanchez, który został zdjęty po godzinie, jak on sobie przekłada piłkę z nogi na nogę i objeżdża gościa, takiego drewniaka z Walii, to po prostu sobie pomyślałem, kurde, on się urodził z piłką przy nodze. To może być następny Cristiano. Zresztą też go kupił chyba za 40 milionów. Także mówię, z przyjemnością się na to wszystko patrzyło, ale największą radość mi sprawił rzut wolny, rzut rożny, przepraszam, bo cały czas myślałem, że krótki rzut rożny to jest strata czasu. Tak całe życie uważałem, bo jeden piłkarz więcej przy krótkim rzucie rożnym, to jeden mniej w polu karnym. No tak siłą rzeczy, po co dwóch do dośrodkowania? A wczoraj wreszcie to na starość doszedłem do tego, że żeby zagrać piłkę kontrującą akurat z lewej strony, nie mając gościa, który by nie zahaczył nogą o chorągiewkę, no to trzeba zagrać krótki. I to, co zrobił jeden gostek, mianowicie tak kopnął piłkę od niechcenia na pół metra, tak jakby mu to podali, nie wyszło. W ogóle kompletnie. A on ją tylko wycofał poza obręb chorągiewki. Zresztą cały czas Portugalczycy, zwróćcie uwagę, walą rogi, to nigdy piłka nie stoi w narożniku, zawsze na zewnątrz. Tak jakby oni mieli swój własny sposób poszukiwania. No bo to też są trochę kęciarze też tacy boiskowi. Przecież Ronaldo żółtą dostał, no za co? No za chamski faul. Więc gościu tak od niechcenia kopnął piłeczkę metr do przodu, a tam już tamten jak wstęp, bo jakby był na sznurku. No takiego rogala zawinął, żeby się Kazik Dejna nie powstydził, a tam już czekał już Cristiano. To po prostu coś genialnego. To samo bramka na niego. Coś genialnego, bo to, żeby strzelać bramkę szpagatem, to mówiąc szczerze, zdarza się bardzo, bardzo rzadko. Ale żeby strzelić bramkę szpagatem, no to trzeba być wygimnastykowanym, bo wyobraźcie sobie Sławka Peszkę. Przecież Sławek by nie wstał. Sławek by doznał złamania biodra albo ewentualnie pęknięcia jądra. To jest po prostu coś nieprawdopodobnego. I ten Nani i ten Cristiano widać było wyraźnie, że to ich tak cieszy, tak szalenie, że to nie jest dla nich rutyna, a to nie jest dla nich jakiś coś schemat, tylko oni się cały czas cieszą piłką. Dlatego będę ich kibicował w finale, wszystko jedno z kim będą grali, a zawsze to będzie dla nas pociecha, że przegraliśmy z mistrzami. Prawda, Karolu? Owszem. Owszem. A coś ciekawego powiesz na dzisiaj, na dzień dobry? Że Renato Sanchez za 30 poszedł do Bayernu. Tak jest. Kto poszedł do Bayernu za 30? No, Sanchez. Sanchez, a do Bayernu. No to ja tak właśnie myślałem, tylko nie chciałem walnąć głupstwa. Natomiast
Nie wiem, tylko po co gumkę do włosów używa. Nie wiem, boję się, że z Krystianą pod prysznic chodzi. Pozdrawiam serdecznie, miłego dnia życzę i czekam na prezydenta Obamę. Mam nadzieję, że wyląduje cało i szczęśliwie, ale jeszcze bardziej liczę na to, że szczęśliwie wróci do domu.